Ja z obozu dawno, 8 maja uciekłem. Ja z obozu przeszedłem przez Sudety, pod Pragę Czeską. Zaczekaliśmy, aż Praga Czeska zostanie wolna. Z Pragi siadłem w Bogumiłowicach do wagonu, do pociągu, który był ustawiony na kierunek Polski. Towarowy pociąg. Siedliśmy i zasnęliśmy takim snem sprawiedliwego człowieka. I budzę się, a ja jestem w Auschwitzu. Bloki te same, tylko pomalowane w odcienie zielone. A który to rok był? 45, dokładnie 19 maja. Jechaliśmy do Krakowa. Obudziłem kolegów. Mówię, słuchajcie, przywieźli nas do Auschwitzu. No ale nie ma żadnego ruchu, nic. Staliśmy, jak się okazało, na bocznicy, tu koło Brzezinki. No dobrze, ale kto cię przywiózł? Pociąg, który jechał... Skąd? Z Czech, do Polski. Do Polski. Do Polski. Przeżyłem to strasznie. Byłem tak wystraszony. No, wyobraź sobie, że jedziesz do Polski i zawieźli cię do Oświęcimia z powrotem. A teraz stoimy w Czebini. W tej chwili. No i za chwilę będziemy tam, gdzie na roboty rolne jechaliśmy, w nieznane. Mnie ktoś mówił, że to jest jakiś straszny wymysł obozy. Czy z całego pobytu w obozie, to pamiętam te dobre rzeczy, które mnie tam spotkały, nie te, które były kiepskie. A tych kiepskich było trochę. Tylko po prostu nie chcę to opowiadać, rozdrapywać i przypominać sobie tego wszystkiego. To było z końcem października 1944 roku. No, tam nas przerzucili do jakiegoś baraku. Na tak zwaną kwarantannę. Potem do waszraumu, tam otrzenie, kąpiel. I też nie wiem, czy ładowali nas chyba do wagonów takich zwierzęcych, chyba bydlęcych, już nie pamiętam też. No i pojechałem transportem do Litomierzyc. Z początku jeździłem do takich sztolni. Robiliśmy po prostu roboty górnicze. Robiliśmy potężne hale. Robili te pieczary takie potężne. Po co? Po to, żeby stawiać tam maszyny do silników samolotów. I tam pracowali przy nich robotnicy przymusowi z Włosi. Pewnego dnia zebrali nas na placu apelowym. Przynieśli stół. Wyszedł zesman, ja nie wiem, co to był. No i ogłosił nam, że jesteśmy wolni. No i przeszliśmy na, doprowadzili nas drugą stronę Łaby. Cała ta obstawa się wracała, a my wolni jesteśmy. Naturalnie wyszliśmy za Łabę, oni się odwrócili, a my naturalnie hura, wrzask i tak dalej. Radość niesamowita, jesteśmy wolni. To był 8 maja, pamiętam.
I nie wiedzimy teraz, nie wiemy co, gdzie iść. Ale jest przed nami las. Ciemno kompletnie, nie widzimy nic. Zupełna ciemność, tylko droga. Idziemy. Nagle z tych rowów światełko i wychodzą jakieś postacie. I teraz nie wiemy, kto to. Czy może zesmani, może jeszcze tamcy, Niemcy. Okazuje się, że to byli partyzanci czescy. Mieli wielcy partyzanci, ale no to już, jak już wszystko było po wszystkiemu, to nie byli partyzanci. Nad ranem, gdzieś o godzinie 4 rano, słyszymy, jadą czołgi. I teraz nie wiemy, kto. Czy Niemcy, czy Rosjanie. Podjeżdżają bliżej, okazali się to Niemcy. Z karabinami, tak? Czarne, brudne to wszystko. Siedzieli na czołgach. Ale oni widocznie byli tak już przestraszeni, że nic, przejechali, pojechali. Czesi nas przyjęli bardzo serdecznie. Doszliśmy do takiego sokoła gimnastycznego. Rozścielone były tam jakieś, już nie pamiętam co, czy słoma, czy sienniki, czy coś. Można było się tam przenocować. I dostaliśmy jedzenie. Potem dostaliśmy się do Pragi i zamieszkaliśmy w domu akademickim. Ale najważniejsze to, że była łazienka. Łazienka elegancka, pierwszy raz po 5 latach człowiek się elegancko wykąpał tam w tym. No i stamtąd już zaczęliśmy wędrować do Polski. Szliśmy piękną trasą wśród lasów i gór, wśród jakiego potoczku. Ale w drodze mieliśmy jeszcze ze sobą dwie damy. Były to studentki, które były na przymusowej pracy w Pradze u dentysty. Myśmy nie mieli żadnych tam specjalnych rzeczy, cośmy mogli mieć. A one na trójeli miały walizy. No i te głupi chłopaków znaleźli, które te walizy dźwigali potem. Nie? No ale jako szczęśliwy dostaliśmy do takiej stacji, też nie pamiętam jak się nazywa. No. Pełno osób siedzi na tej stacji, każdy na jakichś podołkach gdzieś, na jakichś tych paczkach. A ja miałem zegarek. Ale między nimi tak dość czasno jest na tym dworcu. Przechodzi się jakiś taki i z jakimś drugim. Mówi do, dawaj zegarek, bo cię zaszczelimy i koniec. Ja sobie myślę, wszystko jedno. Wyjąłem ten zegarek, dałem i miałem święty spokój już potem. To było takie pierwsze spotkanie, zetknięcie się z Czerwoną Armią. Potem pociągiem towarowym jechaliśmy tu w stronę na Tarnów. Doczekaliśmy się wreszcie. No i wysiadłem w Brzesku. No. Jak ja wysiadłem naturalnie na dorożkę, już wcześniej już nam dali znać do domu. W tym czasie na Bunie już większość to było Żydów. Na 10 tysięcy to było Polaków nie więcej jak 300 i tych 300 nawet Polaków stopniowo wywozili do innych obozów. No ja nie chciałem dać się wywieźć do innego obozu, nawet do tego stopnia, że jakiś tam zastrzyk dostałem, który wywołał gorączkę. Także no dosłownie jednym chyba z niewielu, którzy do dnia ewakuacji zostali w obozie. Ewakuacja obozu. Zima, zimno. Na pieszo w kierunku Gliwic. Pierwszą noc spędziliśmy w Mikołowie, w zburzonej cegielni. Właściwie pod gołym niebem. Później w następnym dniu kierunek na Gliwice. Po drodze co kawałek ludzie umierali. Wynosili ich na skarpę, na bok drogi do rowu, a SS-man popatrzył, widział, że jeszcze żyje, no to zastrzelił. Nikt nie mógł żywy, co nie był w stanie iść dalej, pozostać przy życiu.
I widzę, co się dzieje, że siły tracę, że coraz, że no, no nie chciałbym podzielić los tych wszystkich, którzy padli przede mną. Miałem dwa koce. Poprosiłem tego konwojującego, żeby pozwolił mi wyjść na stronę, zgodził się. Szczęście znowu miałem, bo w tym czasie, kiedy przejechała drugą stroną jezdni, kolumna czołgów i aut pancernych niemieckich. Wykorzystałem, że to się dzieje, a już się, aha, i drugą stroną jezdni ewakuowali ludność cywilną niemiecką, czy no, Volksdeutschów, Niemców. Zrobiłem z jednego koca chustę na głową, z drugie, na głowę, z drugiego koca no, spódnicę. Znalazłem jakiś kijek i taka stara babuśka z tego zgarbiona, zmieszałem się z tą ludnością cywilną. Widzę, że się za mną nic nie ogląda, pomalutku widzę, idzie w prawo droga w las. No to skręciłem i dalej jako ktoś mieszkaniec. Jak tylko odszedłem od tej drogi, nie wiem skąd się we mnie siły wzięły, po prostu biegłem tą drogą, że no gdzieś jak najdalej od drogi. I doszedłem do skraju lasu. Schowałem się w krzakach. Czekam, co będzie, rozglądam się, nie znam w ogóle terenu, nie znam, co się dzieje. Słyszę jakieś no, chrzęszczenie chrustu, jakieś kroki, ktoś się zbliża. Patrzę, też w pasiaku jak ja. No to wiadomo, patrzę, Józef Klimczok, znałem się z nim. Mówi, Gienek, też uciekłem tak jak ty. Mam tutaj dziewczynę niedaleko i z wioska Gierałtowice. Mówię, znam to te okolice na skraju wioski. No, też trzeba uważać, co się dzieje, ale słyszę głos kobiety, stary, przynieś tam wody po polsku. To był teren właściwie przygraniczny, ale już należał do Rzeszy, już tamtąd powysiedlali. Wszedłem do domu, to była rodzina Kruszynów. No, przedstawiliśmy naszą sytuację, że jesteśmy z tego. No mówi, kochani, jeść wam damy, ale przenocować was nie możemy. No i tego, jakby was znaleźli, no to i z nami koniec. Nie, mówi, ja w żadnym wypadku nie. Mówi, wiecie co, tu jest stóg siana, nasz stóg. Córka was tam zaprowadzi. W tym stogu siana jakoś musicie przeczekać. Tu czuć, że już wojna lada dzień się skończy. No i rzeczywiście w tym stogu siana żeśmy przesiedzieli przez tydzień. Ta córka tych Kruszynów przynosiła nam w nocy coś do jedzenia i doczekaliśmy się wkroczenia wojsk radzieckich. Wyposażyli mnie, dali mi rower, dali mi płaszcz cywilny. Tym rowerem pojechałem w stronę Oświęcimia, bo w Oświęcimiu zostały moje ubranie. Przed Oświęcimiem Ruscy zabrali mi rower. Powiedzieli nam się na Berlin, spieszy, dawaj velocypet, no, oddałem ten rower. No i w Oświęcimiu okazało się, że już tam tych ciuchów moich, że już tam nic nie ma. No to znowu szukałem możliwości powrotu, bo mnie tak ciągło do tego domu. No i trochę na piechotę, trochę z ruskimi, aż do samego Tarnowa dojechał. No, autostopem można powiedzieć, no i spotkałem się z rodziną. Ostatnim transportem 18 stycznia na samym końcu idę. W nocy, koło pierwszej, to już 19. W obozie się tylko palą ogniska, dokumenty, ale ciemniutko. Idę, na końcu, mróz, śnieg, idziemy na Brzeszcze. Za nami szło dwóch SS-manów, którzy pistoletu do kabury nie chowali.
Myśmy byli jeszcze młodzi tam, ale byli starsi. Kto osłabł, siadał pod drzewem, przydrożniczym słupem. Nie czekali, aby dalej czas kopli drogę. Droga usłana trupami. Stamtąd pojechaliśmy tak na Außenkommando, pracowaliśmy w Melku, koło Melku nad Dunajem. W stolni pracowałem, bardzo ciężko. Jak Ruski zaczęli iść, Wiedeń padł, nas Dunajem zawieźli w góry Alpy. Wylądowaliśmy w Ebenze. Szóstego maja, w niedzielę, przed południem, już obóz taki administrują więźniowie, już go tak pilnują, jakiś tam Volkssturm. Zresztą wyszedłem na plac apelowy, zobaczyłem sześć aut, niemieckich aut pancernych, amerykańskich aut pancernych. Pierwszy raz Murzyna widziałem. Ja przyszedłem pod bramę, ale się bałem, by przejść za tą bramę, bo 5 lat, strach. No. Za pół godziny przyjeżdżają amerykańskie wojskowe samochody Czerwonego Krzyża. I zajmują się tylko chorymi. Tylko chorymi. Nikt się nie pyta o nazwisko, imię, o narodowość. Z kraja biorą jeden po drugim, jeden po drugim, jeden po drugim. A ponieważ to była korzysta okolica alpejska, tam był cały szereg tych domów czasowych, powyrzucali wszystkich Niemców i tam porobili szpitale. Byli lekarze więźniowie, byli lekarze amerykańscy i wywożą na potęgę. Wszystko tylko chory, a nas zostawili, wyszorupcie co chce, nikt się w ogóle nie tak, ani słowa nikt nie powiedział. A co się dzieje w obozie? W obozie Meksyk. Najpierw na kuchnię uderzyli, później na maszale, na piekarnię. Biorą, jedzą, rąbią krzesła, te łóżka, palą się ogniska. Rano wyszliśmy poza obóz. Zrobiliśmy taki obóz Polaków, Polaka i polskich Żydów. Amerykanie dołożyli nam żywność, ale nie swoją, tylko tą niemiecką, co była dla wojska. Prócz tego żydowska organizacja Dżonki ze Stanów Zjednoczonych przywiozła 6 ton żywności dla Polaków i polskich Żydów. Aha, jeszcze jak myśmy byli w obozie, to Niemcy puścili taką informację, że w obozie sami bandyci, nie daj Boże, jak oni wyjdą, to was tu wszystkich w okolicy wymordują. Myśmy wyszli z obozu, każdy się oporządził jak mógł, ogolił się tam jakieś ubranie tego. I w pierwszą niedzielę uformowaliśmy się w czwórki po polsku, idziemy do kościoła. Znalazł się kapelan spośród nas. Kościół, okolica ładna, piękna, górzysta, jedna góra. Nie, sięga chmur, druga sięga, tu na dole jezioro, kościółek ładny. Przyszliśmy do kościoła. Elegancko nabożeństwo ksiądza. Ci Austriacy, którzy tam byli, beczeli jak bobry. To przecież nie bandyci. No. Taki był pierwszy dzień wolności. Więc unikam właśnie tych momentów takich cierpiennictwa, martyrologii, to jest takie może, ja wiem, chyba niepotrzebne, bo wiadomo, że co tam było i co mogło być. Niemal zawsze pyta się, proszę pana, jak to możliwe, że pan przeżył 5 lat. Nie tylko Oświęcimia, ale jeszcze innych obozów. Więc ja twierdzę, że to było możliwe w 75% co najmniej szczęście. Tylko szczęście. Niech nikt nie mówi, że on sobie dawał radę, że był bohater, czy coś potrafił, czy coś takiego.
Potem jeszcze w jakieś ułamki procentów, to jest, wie pan, zdrowie fizyczne. Ja byłem zdrowy fizycznie z domu, wie pan, wychowywałem się nad Wisłokiem, często we wodzie i na nartach, i na... byłem zdrowy, to też było ważne. No i trzecie, jakoś nigdy nie załamałem się psychicznie, co było najgorsze, co mogło spotkać. Fatalne było zakończenie obozu i wywóz nas z tego. No to był styczeń, mrozy, otwarte wagony, jazda przez 10 czy 2 tygodnie. Kluczyliśmy po Niemczech, aż nas gdzieś tam wywieźli. Nie tam, tylko dokładnie w górach Harcu, miejscowość Erlich, komando, gdzie Niemcy, to był luty przecież, walili się, Niemcy się waliły. Budowano w dalszym ciągu pod ziemią, w górach Harcu, sztolnie, rozbudowywano fabrykę pocisków V2. Pracując w tym komandzie Erlich pod ziemią, przy budowie w dalszym ciągu w skałach, te tunele dla tych fabryk, to było coś niesamowitego. Dlaczego? Niesamowity kurz, spaliny i huk tych wierteł i tych tego. Ja byłem przez 2 tygodnie chyba głuchy. Stamtąd wywieziono nas do Bergen-Belsen. To był ostatni etap. No ale tam już była... To był kwiecień 1945 roku. To już się wszystko waliło. Tam myśmy tylko siedzieli i czekali na wkroczenie aliantów. Praktycznie bez jedzenia. When we came here, conditions were indescribable. The people had had no food for 6 days and were eating turnips. The cookhouses have now been organized, and although they have to be guarded so that everybody gets a fair share of the food, things are now going fairly well. The officers and men regard this job as a duty that has to be performed, and none of us are likely to forget what the German people have done here. I wszystko, co ja przeszedłem w obozie, to jakoś przyszło na mnie jak na psu, wie pan. Ale pamiętam jedną rzecz i chyba nie zapomnę. Kiedy pan przerwie chwilę. Już od przeszło roku nie miałem, albo więcej, nie miałem kontaktu z rodziną. Nie wiedziałem, co się dzieje kompletnie, wie pan. Ani o mnie nie wiedzieli. I kiedy wróciłem z końcem roku 1945 roku, wie pan, matka, jak mnie zobaczył, zaczęła się śmiać. Proszę pana, śmiała się przez kilka dni.
Myśmy myśleli, że po prostu straciła zmysł. Lekarze i tak dalej. Przeszło. I w czasie tego jej szoku, chyba, musiałam koni leżeć, trzymać ją za rękę. Ona mnie w zasadzie trzyma za rękę. I wtedy się uspokajała, nie płakała, nie śmiała się. A i jeżeli na chwilę tylko odszedłem, to ona już zaczęła tego. Ale jej to przeszło, wie pan, ale to pamiętam i tego nie zapomnę. Nie wiem dlaczego.